Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Chyba nie ma to większego znaczenia, że 17 stycznia tego roku odważyłem się pomimo ryzyka um, utraty wizerunku, nadać tytuł filmikowi Nadchodzi W. Tak się stało, ale ja tak naprawdę od kilku lat pisałem o tym na blogu, za co mi się obrywało. I teraz ci z youtuberów, którzy mówili, że nie będzie żadnej e, wojny na Ukrainie, e, mają nadal taką samą oglądalność i ponownie mówią tym razem, że nie będzie trzeciej wojny z udziałem Polski, ani też nie e, ostrzegają ludzi i nadal, nadal przede wszystkim bo to jest najważniejsze z mojego punktu widzenia nie przyprowadzają ludzi do Boga. A czasy nadchodzą bardzo ciężkie. Ja niezmiennie obstawiam, że będzie ta trzecia, a żadnym prorokiem nie jestem. Znam tylko szósty rozdział Apokalipsy. Tam, gdzie jest mowa o czterech miejscach. I nie tylko, bo w dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane to samo, tylko w inny sposób. Ale porozmawiajmy o czymś bardziej przyziemnym niż Apokalipsa, która jest ciężką księgą do interpretacji. Ja mówię poważnie: księga objawienia jest yy, ciężka i yy, naprawdę yy, można poświęcić dziesiątki godzin i nie być pewnym tego, co tam jest zapisane. Ponieważ są różne podejścia, różne metody, jak w nauce, prawda? Niektórzy mają podejście stricte symboliczne, inni historyczne, inni futurystyczne, niektórzy mają mieszane i w związku z tym no, rodzi, to, rodzi to wiele konfliktów, podziałów. W świecie chrześcijan dochodzą do tego jeszcze motywy, motywy agenturalne, bo wiadomo, że niektórym zależy na tym, żeby prawda nie wyszła na jaw. No i cóż, porozmawiajmy o faktach. Od razu podkreślam, że nie zamierzam nikogo straszyć. Nie zamierzam y, nikogo straszyć, i wy sami wiecie, że ma być jedna światowa waluta, jedna światowa religia, i ma nastać pokój, czyli porządek z chaosu. Najpierw pobaganią, a później stworzą porządek. Żeby to wyglądało na, na coś naturalnego. I ludzie poddani są w dalszym ciągu temu brainwashowi, niestety, większość. I. Ja się czuję bezsilny. Ja nie mam mm, ani siły przebicia, ani sposobów, y, ani modlitwy y, nie tak bardzo wskurają. Ja robię swoje oczywiście i dziękuję wszystkim, którzy y, piszą do mnie z podziękowaniami za to, że y, dzięki mojej pracy nawróciły się y, lub, lub y, no, pomogłem im w jakiś sposób tam nawrócić się, dziękuję bardzo, jest to bardzo ważne w niebie cieszą się choćby z jednego nawróconego grześnika, ale w skali makro, w skali globalnej nic się nie dzieje, nic nie drga i dlatego choćby z tego powodu musi być, musi być W, prawda ale w ogóle bo ja wiem, że teraz jest fajnie, jest już wiosennie, krokusy się pojawiły Forsycja zakwita, prawda, to też od Boga nie tylko kwiat, ale i lek. Piękny kwiat i lek na choroby układu oddechowego. Ale no właśnie, w związku z tym, że jest tak przyjemnie, niektóre kraje znoszą obostrzenia, nawet ulubiona przez Polaków Chorwacja, bo wcześniej Czarnogóra i już, już niektórzy pewnie mają zapędy, żeby, żeby sobie tam odpocząć I nie stoi od coś złego, prawda ktoś ciężko zarabia zwłaszcza w tych czasach ciężko zarabia pieniądze, niech sobie idzie odpocząć niech się zresetuje to się Polakom, czy komukolwiek w ogóle, kto ciężko pracuje należy żeby gdzieś tam sobie pojechać, ale dlaczego o tym mówię dlaczego mówię o turystyce i o tych krajach południowych A No dlatego, że Niektórzy myślą, tak jakby to wszystko miało trwać, tak jak teraz trwa. Owszem, trzeba korzystać z tego, trzeba korzystać z, z życia. Jeśli macie możliwość, to sobie nie wiem, raz na jakiś czas możecie zafundować jakiś odpoczynek dłuższy, prawda? Teraz nastał już czas. To znaczy, może już wcześniej nastał czas na, na jogging, tak prawda? Bo każdy chce jakoś tam wyglądać w podkoszulku, czy tam w bluzce jakiejś lekkiej. No i, no i tak powinno być, że powinniśmy czerpać z tego, co, co mamy. Żyć chwilą po prostu, Carpe diem, prawda? W tym sensie takim pozytywnym, nie w sensie ignorowania przyszłości. Cieszmy się tym, co mamy. Nawet, nie wiem, dziećmi, zwierzątkami, jak ktoś ma. Cieszmy się tym, z czego mamy możliwość radowania się. Jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w górach, może sobie pójść na spacer po górach, wyciszyć się to jest, to jest bardzo fajny sposób na, na oddalenie od siebie rozmaitych problemów. Jeżeli ktoś jest nad no morzem, może sobie pójść na spacer po plaży. Ja wiem, że jeszcze teraz jest troszeczkę chłodno, ale no, można już zacząć, prawda? No i teraz tak. Słuchajcie, jak, jak wy sobie to wyobrażacie, by, że, że świat ma nadal być bez, bez wojny, prawda? No, no jak? No jak? Że tylko to, to się wydarzyło na Ukrainie? No ja. W taki, taki, w taki stan, jaki mamy obecnie, że on się zachowa, że będzie taka homeostaza. Ja w to nie wierzę. Stosunki Izraela z, Ira z Iranem są zaognione. Stosunki Chin z Tajwanem również. Stosunki USA, czy tam Izraela z Rosją, e, w zasadzie to jedno i to samo, bo oni są po obu stronach, wiecie o co chodzi, e, również są zaostrzone. I są jeszcze inne, mniejsze konflikty, prawda? Tam Jemen i tak dalej, i tak dalej. Yy... I w związku z tym, według mojej oceny, W jest nieunikniona. No i dobrze, ja teraz przedstawiam przedstawię Wam fakty. Rosja zorganizowała w sobotę manewry wojskowe w Kaliningradzie, jak cytuje dowództwo floty bałtyckiej, agencja informacyjna Interfax. Yy... Manewry zorganizowała kilka dni po tym, jak wysoki rangą urzędnik rosyjski ostrzegł kraje europejskie przed wszelkimi potencjalnymi działaniami przeciwko Kaliningradowi. 20 samolotów, myśliwce i bombowce. Czy jest to na postrach? A teraz przypomnijcie sobie te 100 tysięcy wojska jeszcze w grudniu, styczniu. Przy granicy z Ukrainą. Czy to też było na postrach? Jestem ciekaw, gdzie są teraz ci wszyscy politycy, którzy mówili, że wojny nie będzie. No cóż, ludzie mają krótką pamięć. A tacy y, youtuberzy jak ja to jest, to jest margines i najważniejsze y, jest to, że ktoś jest y, albo y, w telewizorze, y, albo jest celebrytą. Y, Albo jest w mediach katolickich. To jest najważniejsze. Ja oczywiście nie aspiruję do, do tego, żeby mieć jakieś duże zasięgi, bo gdybym aspirował, to bym nagrywał bardziej delikatne, dyplomatyczne filmy i nie miałbym dwóch usuniętych kanałów. Ale robię to, co mi podpowiada sumienie. Chcę być uczciwy wobec słuchaczy i mówić to, co myślę i tak, jak się sprawy mają, prawda? No, więc ludzie mają krótką pamięć. Słuchajcie, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko ostrzegł w środę kraje europejskie przed ewentualnymi działaniami przeciwko rosyjskiej enklawie Kaliningradu, mówiąc, że to jest jak igranie z ogniem. I granie z ogniem. Natomiast e, amerykańskie i brytyjskie samoloty szpiegowskie wielokrotnie przelatywały nad Kaliningradem. Czyli co? Zaczyna się? Zaczyna się. Podobnie było jeszcze w styczniu, lutym. Przypomnijcie sobie. E, niedawno w pobliżu, w, w, w pobliżu granicy z Rosją e, właśnie w Kaliningradzie przeleciał brytyjski samolot szpiegowski RC-135. Kolejna rzecz. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło obecność znaczących zagranicznych sił najemnych w Mariupolu. Czyli to jest nie tylko jakby Rosja i Ukraina konflikt, prawda? Tylko on już został rozszerzony. On już został rozszerzony. Sami wiecie, że w Ukrainie brały udział wojska legii cudzoziemskiej. No dobrze, tam ugryza się w język, co, miałem coś powiedzieć. Yy, I według rosyjskiej agencji informacyjnej Avia Pro w Mariupolu obecne są duże siły zagranicznych najemników z co najmniej sześciu krajów świata. Z co najmniej sześciu krajów świata. Co więcej, według rosyjskiego Ministerstwa Obrony najemnicy posługują się co najmniej sześcioma językami urzędowymi kilku krajów świata, głównie europejskim, yy, z europejskich krajów, yy, co prze... prze yy, yy, i ta przewaga może wskazywać, że najemnicy obecni w Mariupolu są obywatelami znacznie większej liczby krajów. A to pokazuje, że konflikt na skalę, na skalę światową poniekąd już się rozpoczął. Nie ma tylko tej godziny W, prawda? I jeszcze raz podkreślam, ja nie mam zamiaru nikogo straszyć. Ja Wam przedstawiam fakty, i co będzie. Czas pokaże. Jak myślicie, dlaczego ludziom uzależnionym od ich Bożka 65 cali tak tłuczono do głów nienawiść do jednego kraju, a wielką miłość do drugiego kraju? Pomimo, że przez ostatnie no nie lata, nawet dekady, co dokumentowałem, i nie będę teraz pokazywał, żeby mi tam nie było jakichś tam nieporozumień, nie rozumiecie o co chodzi. Pokazywano, pokazywano nazizm w tym w tym, w, tym, w, tym, w tym w tym umiłowanym kraju, teraz wystawianym na piedestał, prawda? No ale, no ale tak jak powiedziałem, ludzie mają krótką pamięć. No i właśnie, to jest takie pytanie retoryczne. Dlaczego ludziom uzależnionym od tego? No, ja wiem, że są różne rozmiary tych, tych telewizorów 65, 55, no, ale już, no, już ta, ta yy, no, ludzie lubią mieć takie, takie, no to chyba jest jakiś, jakiś taki, nie wiem, może status bogactwa taki, yy, no dobrze, nie będę uprawiał tam psychologii, okej. Okay. Yy, dlaczego, dlaczego tym ludziom uzraźnionym od telewizji tłuczono do głów nienawiść do jednego kraju, a miłość do drugiego? Dlaczego zrobiono świętym jeden kraj, a drugi kraj zrobiono bandytą? Chociaż z tego drugiego kraju nadal płynie gaz. No cóż, ludzie nie potrafią myśleć. Nie potrafią myśleć. No cóż, i słuchajcie, jeśli o zbawieniu decydowałyby media. To Ziemia Obiecana jest za naszą wschodnią granicą i ma kolor żółto-niebieski, czy niebiesko-żółty, jak wolicie. To jest Ziemia Obiecana. Ale to na szczęście nie decydują o zbawieniu od śmierci drugiej media, o tym decyduje Jezus Chrystus. Nikt, kto nie ma jego charakteru, nie zostanie uratowany od śmierci drugiej. Tymczasem, nawet pastorzy polskojęzyczni. Uświęcają jeden naród, wyścigają sobie flagę. A czy nie jest to nienawiść? Czy, czy nie jest to nienawiść? Dlaczego osądzają tylko jeden kraj? To ten jeden kraj jest taki święty? Oni biorą w tym udział. Nie ma w Polsce protestantyzmu, jest tylko córka biblijnej jest nią właśnie protestantyzm o, o licznych odnogach. Teraz najważniejsze. Najważniejsze, słuchajcie, wiadomości nadchodzą za chwilkę. W sobotę w nocy seria czterech samolotów transportowych wojsk Y-20, nie wiem, czy tak się to powinno czytać, przepraszam, nie znam się na militariach, no więc samoloty Y-20 chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej leciały w kierunku południowo-wschodniej Europy. I samoloty te zaczęły lądować w Serbii. Są to największe samoloty transportowe na świecie. Mogą one przetransportować do 73 ton ładunku na odległości prawie 5000 km. I teraz, tak, jeśli Chiny wkraczają do Serbii, aby przejąć kontrolę i stworzyć militarny punkt skoku do Europy, oznacza to, że oczekują, iż NATO. Zaatakuje Rosję i że Chiny wkroczą, aby zapewnić Rosji wsparcie. NATO zbombardowało Serbię Belgrad w roku 1990. I w związku z tym trudno się dziwić, Serbowie nienawidzą NATO. Podejrzewam, że podejrzewam, że bośniacy również. Kto by się jednak przejmował z, z tych. Pokrzywdzonych krajów podczas wojny na Bałkanach, tym, że ten teatr wojenny stworzyli ludzie z Kaganatu Hazarii, a Kaganat Hazarii jest na całym świecie. No a przeciętny Serb wszak jest tego samego rodu co Polak, czy Czech, czy Rosjanin. Wszyscy są Słowenami, no ale zostali skłóceni zgodnie z zasadą, sprawdzoną zasadą przez stulecia i przez ostatnie dekady wielokrotnie: dziel i rządź. Wszyscy się na to łapią, wszyscy się na to łapią. No więc y, jeszcze chciałem wam, wam, właśnie taka krótka notka historyczna, jakby, bo nie wszyscy o tym wiedzą na pewno pewnie jakieś tam 20%, 30. Y, otóż, y, Serbowie generalnie wywodzą się z Polski, prawda. Serbowie Łużycy, tak zwani, tak samo jak Chorwaci. Z Białej Cho Chorwacji, która miała, y, y, która była gdzieś w, w terenach, na terenach leżała y, mniej więcej obecnej Małopolski. Ale tego w szkołach rokofelorowskich nie uczą. Nasza historia zaczyna się, y, tak jakby od takiej grubej krechy, y, tak y, była ta krecha niby okrągłosłowa, y, czyli, czyli doga dogadanie się. Y, Hazara z Hazarem. Nasza historia zaczyna się od roku 966, odwrócone to 660 coś tam, prawda? Na przykład 6. No, no, no bo co? No bo wcześniej zapewne z maczugami Polacy, Słowianie musieli chodzić, ubrani w skóry z niedźwiedzia i żyli w jaskiniach, prawda? No, no tak taka jest historia serwowana do tej pory, Do tej pory... Młodym, młodym Polakom. A przecież ja pamiętam takie czasy, jak, jak um, uczono nas o II wojnie światowej, i um, nie, nie, nie mówiono o 17 września. No, no to o czym to świadczy? To świadczy o tym, że historię piszą zwycięzcy i że szkoła nie uczy. To jest tylko taki, taki symbol, prawda? Um, no dobrze, miałem powiedzieć pewną jeszcze ciekawostkę, ale to chyba na inny raz sobie ją zostawię. No więc Polacy musieli wyjść z jaskin dopiero w roku 1966, kiedy mieszko i jego drużyna, czyli tam kilkadziesiąt osób, przyjęli chrzest katolicki. No i od tego roku zaczyna się historia Polski. Ale wracajmy do wiadomości. W sobotę, również w sobotę. Ambasador Rosji yy, ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych. Y, Anatoli Antonow ostrzegł, że działania zachodu mogą doprowadzić do konfrontacji militarnej między Moskwą a Waszyngtonem. Czyli to jest taka y, kolejna jakby jaskółka mówiąca o tym, że, że no, W y, już, już prawie jest. Sytuacja identyczna generalnie jak jak przed 24 lutego. 20 dobrze mówię tak, 24 lutego. Tak. Identyczna sytuacja. 24, no bo odrzucone to jest 42, czyli to jest ich, ich liczba, czyli wiadomo, że to masoneria w tym brała udział. Po obu stronach, po obu stronach, nie dajcie się w to wkręcić. Aranżowane to wszystko jest. Granie na emocjach, jakieś zdjęcia, jakieś tam siedem osób. Ach, dobrze. Nie mogę mówić. No właśnie, o tym świadczy o tym świadczy to, to, to że nie mogę mówić wprost. Pokazuje, że, że, że jest, jest w tym wszystkim jedno wielkie kłamstwo. Co jeszcze? Co jeszcze? Niemcy ogłaszają, że wzmacniają swoje schrony bombowe w całym kraju. I najważniejszą wiadomość zostawiłem tak naprawdę na, na koniec. Trzymajcie się foteli, albo swoich swoich tam mężów, żon, a jak nie macie to zwierzaka czy plusaka. Już wam tylko chciałbym pokazać ten, ten motyw. Pociągi wzdłuż y, linii kolei Transsyberyjskiej są y, załadowane setkami chińskich czołgów y, podstawowych i innych pojazdów militarnych, jadących na północny zachód w kierunku granic rosyjsko-europejskich. Mówi się, że pociągi jeżdżą z pełną prędkością, z przestankami tylko na planowe tankowanie i bez innych opóźnień. Ta mapa, którą widzicie, przedstawia właśnie tą, tą, tą kole, kolej, transsyberyjską. Także nie jest, to, nie jest to wesołe. Słyszeliście, że Polacy ma, mogą być przesiedleni, mogą być false flagi różne. Także no, informacje jednak są ważne. Czasami, a nawet więcej niż czasami, warto znać spiski. Ale no, do pewnego momentu. Nie, żeby w nich ułożyć swoją wiarę i nadzieję, bo w tym momencie to robi się nowa religia, ale po to, żeby nie dać się zrobić w balona, ponieważ żaden kościół wam tego wszystkiego nie powie. Ci, którzy powinni ostrzegać, nie ostrzegają, sami błądzą. No ale dobrze, nie będę już tutaj. Yy, Powielał tego, co wiele razy mówiłem, generalnie. Może jestem taki rozżalony, wiecie. Jak to można jeszcze skomentować? No Każdy, kto popiera ten jeden naród, obecnie najbardziej słuszny na świecie, i to wcale nie myślę o tym nad Morzem Martwym, tylko nasz sąsiad, naszego sąsiada, o tym myślę, o tym, o tym narodzie. Każdy, kto popiera ten jeden naród, yy, będzie w swej. Bezmyślności, współwinny. Będzie współwinny tego, co się w Polsce wydarzy już niebawem lub może wydarzyć. I znowuż powiem tak, nie mają ludzie pamięci, gdyż pisałem, to pisałem i chyba, nie mówiłem pod koniec marca, że W będzie mniej więcej między połową kwietnia a połową maja. Jestem tego pewien, że może z tych słuchających, może z 5-10 osób to zapamiętało. A czytających mój blog www.detektywprawdy.pl i równolegle słuchających jest więcej niż kilkadziesiąt osób. Jest minimum kilkaset, a więc, a więc no to pokazuje, że, że yy, trzeba. Trzeba. O, znowu deszcz i to jeszcze ze śniegiem. Yy, trzeba. Yy, się koncentrować na, na, na wiadomościach może to nie jest takie istotne i nie było takie istotne w marcu yy, ale teraz, teraz się robi to istotne prawda no więc jeszcze raz yy, chciałem bo mówię, wszyscy mamy chyba problemy z pamięcią, jedni mają ją lepszą drudzy gorszą no więc się powtórzę yy, każdy kto popiera ten jeden yy, uświęcony naród yy, będzie współwinny tego, co się w Polsce wydarzy lub może wydarzyć. Musicie, mieć musicie być odpowiedzialni za to. Ci, którzy wywieszają sobie te flagi i podtrzymują retorykę mainstreamu, musicie być odpowiedzialni. No, ale my, którzy jesteśmy odpowiedzialni i nie daliśmy się w to wkręcić, niestety jesteśmy wkręceni w coś takiego, co się nazywa odpowiedzialnością zbiorową. No, przykra rzecz, ale to też pokazuje, że w naszym interesie jest po pierwsze walczyć, uświadamiając innych, po drugie, w przypadku bieżących Biblinie, modlić się o Polaków, o sąsiadów, o znajomych, o szkoły i tak dalej, urzędników, żeby przejrzeli na oczy. Modlić się o nich. Żeby się nawrócili. Bo to, co się teraz dzieje i będzie działo, nie mówię tylko o W, tylko mówię nawet o tym, co się zaczęło w 2020 roku. Jak celebryta przyszedł. Jest po to, żeby pokazać, że ten świat jest zły i tylko Jezus Chrystus może, może Was uratować. Ja wiem, że nie podoba się to części słuchaczom, jakichś tam new age'owcom czy, czy turbosłowianom i tak dalej. No trudno, no, no to po prostu najlepszy wybór nie oglądajcie. Nie oglądajcie. Jeżeli to Was jakoś tam yy, razi. Boli, uwiera, to najlepiej jest w tym momencie wyłączyć się, prawda? A ci, którzy chcą szukać ratunku, nie słuchają dalej. Z drugiej strony, mamy do czynienia z totalną ignorancją polityków. I mam tutaj na myśli tych, którzy nie są masonami. Uważają oni, że trzecia wojna nie jest możliwa, tudzież kompletnie ich nie interesuje los Polaków, no bo przecież oni są zabezpieczeni. Co tam, przeciętny Polak? Ważne, że dokopiemy Putinowi, tak? To jest najważniejsze, że dokopiemy Putinowi. A jak szaleć, to szaleć, holender jasny. Oni nie pójdą na front. Pycha idzie przed upadkiem, ale w tym przypadku całego kraju gdyż Sejm jest lustrzanym odbiciem społeczeństwa. Jakie społeczeństwo? Taki Sejm. I w ten sposób Polacy podziękujcie sami sobie, kogo wybieraliście. Ja tego Sejmu nie wybierałem. A ci, którzy nie interesowali się polityką z drugiej strony, doświadczą tego na własnej skórze, że polityka nimi się interesuje i możecie mnie minusować za, e, za to wytknięcie, ale dobrze. E, Niech tak będzie. Na tym minusowaniu w emocjach wyjdą tylko właśnie. Czy wyjdą, no nie wiem. No może dobrze wyjdą politycy, tak? Dlaczego? Dlatego, że energia zła będzie przekierowana, nie wiem, na mnie, który mówi prawdę w tym momencie, a nie na tych, którzy tworzą tą, tą rzeczywistość społeczną. No tak to wygląda. Ale ja nie mówię tego, żeby komuś dokopać, tylko żeby zmusić do myślenia, jakie są drogi, jakie są wyjścia. W zasadzie to nie ma motywacji do nagrywania. Chyba będę częściej nagrywał filmy jednak takie ewangelizujące, czyli mówiące o dobrej nowinie, gdyż na wszelkie uświadamianie już jest za późno, uważam. Może część, zresztą. Nie wiem czy wiecie, ale podobno, zresztą to też żadna nowinka. Klaus Schwab podobno sugerował, że, że internet ma być włączony. Ale to tak mówię, no, mówiło się o blackoutie, mówiło się o tym internecie, to też taka powiedziałbym średnia wiadomość. Już nic na prawie nie zaskoczy. No i, i co? No może jak będę nagrywał te filmy y, o dobrej nowinie, y, może przynajmniej część nawróci się podczas wojny w stylu, jak trwoga to do Boga. No i daj Boże, żeby tak było. Spiski nie zbawiają, i niebawem już każdy będzie zdany albo na siebie, no bo skoro. Mm, tak, wszyscy świetnie się mogą przygotować do, do czegoś, co jest nieobliczalne, do czegoś, znaczy nie mają kontroli, no to proszę bardzo, zdajcie się na siebie. Albo na Boga Wszechmogącego. My, wierzący Biblijnie, wiemy, że nawet jak umrzemy, to i tak po przebudzeniu będziemy żyć wiecznie przy królu, królów i Panu, Panów Jezusie Chrystusie. Bez wojen, bez chorób, bez polityków, bez nienawiści i. Bez trwogi i bez wielu innych, złych złych rzeczy. Na koniec, dwa cytaty z Apokalipsy nie spodobają się one tym, którzy, te cytaty, tym, którzy w Apokalipsie widzą tylko źródło tego, co nadchodzi. Albowiem cytaty te wskazują na uświęcenie wierzących Jezusowi, a nie na wiedzę o spiskach. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego tak to podkreślam? Dlatego, że widzę jak coraz większa rzesza ym, ludzi, y, niektóry, niektórych szanuję naprawdę, i nie będę tutaj robił reklamy komuś, ale y, ludzi, którzy są youtuberami i mają, y, mają subskrybentów po y, tam powiedzmy 50 czy nawet kilkaset tysięcy, y, już używają terminologii apokalipsa. Ale chciałem wam powiedzieć, że Apokalipsa nie mówi tylko o tym, co się wydarzy, ale wskazuje na Jezusa Chrystusa, bo to On zrobi porządek z tym wszystkim. I dlatego wybrałem sobie dla Was na koniec właśnie dwa cytaty. Objawienie 14 tu się okaże wytrwałość świętych. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Co, co pomoże? Co się okaże? Wytrwałość świętych. Czyli oddzielonych dla Boga. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I cytat z 22 rozdziału. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Znaczy, kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Czy zaliczasz się do oddzielonych dla Boga i Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, to najlepiej jak zrobisz to już dziś. Bo jutro może nie nadejść. Wszystkiego dobrego dla Was. Niech Bóg Was wszystkich prowadzi. Dziękuję za wysłuchanie. I do następnego razu, z Bogiem.